Ejdźku do Alfy, zgłoś. Alfa, dołącz do dalszego konwoju. Jeszcze jeden Rosiek, czekajcie chwilę, zabiorę. Okej. A na co ci czekają? Pakują się. A, Foxtrotowi tutaj... nadaj, bo oni nie słyszeli. Foxtrot i Rosiek mają ruszać po prostu do reszty konwoju. No tak, tylko że konwój stoi w miejscu, bo ten pierwszy Rosiek jest jeszcze obsługiwany. Nie wiem, czy mam brać im jechać. Dołączmy. Okej. Okay. Foxtrot i... I ten Rosiek to jest Lis. Ejdź do Foxtrota i Lisa, dołączcie do reszty konwoju, bez odbioru. Golf oczywiście nie załączył wskaźnika laserowego, czyli nie wskaźnika, tylko markera. Nie wiem, o co chodzi, no. A za to widzę, że stosują się do zasady postojów. Więcej problemów z rośkami przez długi czas nie powinno być. To jest bardziej problem z golfem niż z rośkami. No fakt, to powinna być chwila, moment. Tym bardziej, że ten system nie jest pierwszy raz. Tu Sokół, radioczek. Potwierdzam. Powiedz, radio 300 jest, tak? Teraz? Tak, jest. Nadaj do dowódcy Echo, żeby wszedł z Rośka. Ej, tu do Echo zgłoś. Ej, tu prosi o dowódcę opuszczenia Rośka. Pikery? Jest. Co jest za... Będziemy wysiadać... Jak będziemy wysiadać przed miastami, masz to wolną rękę. Masz wolną rękę na wyznaczenie sobie pozycji na wzgórzach do pokrycia miasta, w razie czego ogólnie. Czyjo, będę szukał dobrej pozycji, musiałem ryzykować tak. Pierdolić za to, że biorą mnie i podniesią. Nie, no to też właściwie racja. Dobra, to następnym razem będziemy spokojni. Dobra. Dawid, oba gotowe, Rosi. Słucham? Oba gotowe, tak. Oba gotowe. Dobra, to konwój rusza. Okej. Okay. Ejdźki do konwoju, konwój rusza, bez odbioru. Jak golf nie zajmie swojej pozycji, to mnie chyba coś trzaśnie. Mam nadzieję, że pomyślą i będą czekać, aż konwój ruszy. Dopiero się ustawiam, jak będą ostatni. Tak myślę. Jak ma zamiar jechać tutaj z powrotem do tyłu, to... Nie wiem, co im zrobię po prostu. HQ do brawo, macie zielone światło, ruszajcie, to zbiorę. Pytałem, czy mają minąć to miasto. To jeszcze jest Rasman. Tu HQ, potwierdzam, kierujcie się dalej. No, pomyśleli. Całkiem sprawnie to dzisiaj idzie, ci powiem, mimo wszystko. Ja się zawsze denerwuję. Zawsze popędzam. Nie, ogarnię golf też, o dziwo. No, bo będę musiał ciebie karać. Nie dokończyłem przedtem. Kierowcy będą mieli karę właśnie te 20 minut, plus czytanie, co to jest bezpieczny odstęp. A za to medycy będą czytać poradnik. Cywile. Well,
że tak powiem. Ale z Sybiami zawsze jest problem. Tak, dokładnie. Nieważne gdzie. Czeczenia, Czarnoruś czy Ukraina, zawsze to samo. Niech Alfa, niech oddziały poczekają na resztę konwoju. Przyjął? HQ do frontu, kolumny, trzymajcie się chwilę i ograniczcie prędkość. HQ do pełnienia komunikatu, resztę konwoju musi dołączyć, bez zbioru. Daj znać, kiedy mam je mówić, żeby jechać dalej. No to jak dołączymy wszyscy. Ejśku, przyjął zbioru? Nie umieją utrzymać spójności konwoju. O, i powiesz im, że mają patrzeć, czy konwój nadąża. W razie czego zwolnić. Czy im ciężko będzie patrzeć? Powiem najpierw, że ruszyli. Okej? Okay? Tak, nadaję. Ejdźku do członu konwoju, ruszajcie, źle się to. Wiesz, a, tam... Żeby mniej więcej patrzyli, bo teraz się oddaliśmy na 500 metrów od siebie. Tu HQ, maksymalna 500 km na godzinę, bez zbioru. Kurwa, co mówiłeś? Mówiłem, że niech patrzą, czy konwój jest spójny, no bo teraz pojechali na 500 metrów od reszty konwoju, pierwsza drużyna. I to jednak trochę za mała spójność jak dla mnie. HQ przyjął, oczekuj. Pierwszy zespół mówi, że są sojusznicy na checkpointie przed nami. Mam się zatrzymać tam? Potwierdzam. Czoło kolumny, zatrzymajcie się obok checkpointu. Bez zbioru. Tu jest ten checkpoint. Dobra, to ja tam wyjdę, pogadam. Mhm. Powiedz naszym, żeby nie musieli, nie, że nie muszą wychodzić. Okej. Okay. Ej, do wszystkich, nie opuszczajcie pojazdów, oczekujcie bez odbioru. Dobra. Ej, do wszystkich, kolumna. Witaj. Dobra, to się dajmy. Wszystko już okay. Mi powiedział. Mogę ruszać. Przyjął. HQ do konwoju, ruszajcie dalej, bez zbioru. Jak tam ostrzej z lotnictwem jest? Tak. Raz mi się już Sokół kontaktował. Kolejna rundka chyba za jakieś 5 minut będzie. No a teraz spójność jest w sam raz. Bezpieczne odstępy są i spójność zachowana. Trochę długi ten konwój dzisiaj. No i tak ograniczyłem pojazdy. Wiesz, mogłem wyznaczyć dwie drużyny do oddzielnych jeszcze. No i słusznie w sumie. I właściwie przewidziałem to, że będą ubytki w ludziach, więc... Właściwie to było dla mnie dobre. Te parę osób się nie wstawiło. Czaję. To... Ejczki przyjął bez zbioru. Okej, czyli to jest ta średnia burza, okej. Ruszać? A...
Wołają nas na czoło kolumny. A, no to wszyscy wysiadka, bo... A, checkpoint. Jechać dalej? Tak, dawaj. Przyjął. Potem nas wyprzedzą. To nadaj im, że nie muszą wychodzić. Oni wiedzą, wiedzą. Dobra. No. O. Siadamy. Kurde, a przed chwilą mówił, żeby nie wsiadali. Dobra. To nadaj komunikat, że przy checkpointach nie musimy wysiadać. Przyjął. Jak mnie słyszą, to spróbuj usiąść. HQ do... Dobra, wsiądźcie na pojazdy. Co, mam w końcu wsiadać? Wsiadać. Słuchajcie, jak wysiadamy, dobra. Wsiadaj. Powiedz, że konwój jedzie na północ do Nagary. Następnie z Nagary pojedziemy już do Gospandi. Okej, przyjął. Przed miastem Nagara na skrzyżu... Sorry. Na skrzyżowaniu przed miastem Nagara, co jest tam w małe zabudowania skręt, konwój stop i wszyscy się wysypują. Okej, przed Nagarą, tak? HQ, tu Sokół Radyszek. Ale to już przekażę po prostu, gdzie mam jechać, co? Tak. Potwierdzam. Konwoju, zmiana planów. Najpierw konwój musi przejechać na północ, ponieważ droga przed nami jest zaminowana. Czoło konwoju, ruszajcie drogę na północ. Tu HQ, dopełnienie komunikatu. Najpierw drogą na północ, później do Nagary i dopiero z Nagary odbijemy na południe. Brawo, jak przyjąłeś? HQ, potwierdza bez odbioru. Są ustawione markery, w których miejscu się zatrzymują. Okej. Mają zielone światło? Przegadać im? Tak. Macie zielone światło, ruszajcie. Chciałem potwierdzenie, bo cofniam komunikaty, prawda? Jest trochę tych ludzi jednak. Dobra. I mam im powiedzieć, że mam się zatrzymać tam przed miastem, tak? Najbliższym? Tak, w punkcie November 1. November 1. Czy tam wcześniej też mają się zatrzymać? No to tutaj pan dowódca decyduje. Dobra. Ja to tam w tamtym punkcie. Mhm. Kurde, mechanicy ogarniają. No już albo nie. Wiesz, co zrobić. Okej. Przedzę ich i przekażę. HQ do Golfa, zgłoś. Golf, macie nas przepuścić bez odbioru. Okej. HQ do Bravo, zgłoś. Macie się kierować aż do punktu November 1, tam się zatrzymacie. Przyjął? To ja ci potwierdzam. Okej, przyjęli. Świetnie. I łącznie z lotnictwem nadal mamy. To zajmij się. Chociaż teraz myślę, że będą problemy, bo jesteśmy za wzgórzem w dolinie. Skrzyżowanie zaraz. Tam z tym punktem November 1 się trochę zamotali, to jakbyś mógł wcześniej podać koordynaty tych punktów jeszcze, bo ja ich nie sprawdzę podczas jazdy.
033-101. Okej, tylko przy następnych. Ale co przy następnych, bo... W kolejnych punktach. Co jest? Jakieś samobójce mieli. Brawo, przekazała i poprosił o kolumnę, za to, żeby się zatrzymała. Tu HQ przyjął głośno wyraźnie. Coś przekazać? Jeśli nie ma strat ani uszkodzeń, możemy ruszać dalej. Przyjął. HQ, do brawo, zgłoś. Macie jakieś straty? W takim razie, jeżeli żadna z drużyn nie ma strat, możemy kontynuować. Przekazał, że... Oho. Kolejna drużyna przekazuje, że kontakty wrogie. HQ przyjął. Bierzemy na drogę. Na bok. Dobra. Pytałem się o źle światło na ten... Okej. To się tak otworzyło ogień. Tak, otwierać. Bez rozkazu, jak strzelają. No, otworzyli. Głupie pytanie w ogóle. Ja tylko przekazuję. Wysiądźmy. Na razie generalnie czysto, spokojnie, brawo tylko tam było one poproszone i tyle. Pytaj się, czy ktoś może namierzyć, raczej oznaczyć miejsce wrogich kontaktów granatem dymnym. Możesz głośniej, bo chuja słyszę, do samochodu. Czy jakaś drużyna może oznaczyć wroga granatami? Spytaj się. Niech nie słyszę. Czy mogą na prawo, czy mogą co? Granatami oznaczyć wroga. A, jasne. HQ, do brawo, zgłoś. HQ do Alfy, zgłoś. HQ do Sokoła. Alfa, czy jesteście w stanie oznaczyć wroga granatami? Poderwij się. Czy jesteście w stanie oznaczyć wroga czerwonymi granatami? Tylko przyjąłem, będziemy się podrywać lot na wysokości poniżej 100 metrów. Twierdzam. Co jest? Mogą? Nie są w stanie, tak jak mówiłem. Mogą podać koordynaty wroga? Już sprawdzam. Czy wszystkich zdjęli? Ej, do Rysia, zgłoś. Ryś, podaj przybliżone koordynaty wroga. Ejśku, przyjął głośny wyraźnie. Wróg się bardzo rozbiegł, nie ma... Kurde? Ejśku, przybył do zbioru. Fox oczywiście na nord i w wioskę, a Ryś zameldował, że wróg się tak rozbiegł, że nie ma szans o sprecyzowanie... Ale za miastem jest, tak? Tak, tylko tyle, że od south east. Sokół, Sokół do HQ, Sokół w powietrzu, czekamy na rozkaz. Tu HQ przyjąłem. Ostrzelajcie wzgórza od kwadratu 043-112 do kwadratu 046-110. Jak przyjąłeś? Wzgórza 043-112 do 046-110, potwierdź. Potwierdzam. No dobra, kontakty się skończyły, ale nie chcę ostrzela. No już leci. Oj, chyba tak nie. To się przyda. Cały czas na górze, oj. Co to było? Chyba shotgun na ich. Albo Lee Enfield. Sokół, ty Mediwak, pamiętajcie, że do godziny 7 przewidywane jest burza pieszkowa. Brawo, na froncie ma sporo kontaktów, ale dają radę. Dobra.
Edźku przeogłośny wyraźnie. I na nord i cały czas Foxa naciera. To nie miasto gdzie? Są, ale... Nikt nie wychodzą za miasto. Przyjął. Edźku do Foxa zgłoś. Edźku do Foxa zgłoś. Łączność brak. Gdzie Helka? Edź do wszystkich, śmigłowiec przyjacielski bez zbioru. Nawal, dawaj. Nawala. Słychać. Do z lekkiego kalibru. Chyba. Nie, to nie. Edź do Foxa. Do dachu oberwaliśmy, lądujemy. Chciałem. Dawid? Tak? Od razu mówię, że z Foxtrot nie mam kontaktu, oni na razie działają cały czas, ich inna drużyna słyszą, oni tylko nas nie słyszą. Szoku, to Mediwak w bazie znajduje się ciężarówka naprawcza, czy potrzebujecie naprawy? Od razu mówię. Czekaj, bo tu. Edźku do Foxtrot zgłoś. Foxtrot, nie opuszczajcie tego miasta. Dobra, jeszcze raz co mówiłeś, bo Mediwak mi niepotrzebnie nadawał. Możesz powtórzyć? To ja ostatnio o Foxtrot. Komunikaty, coś. Aha, okej. Okay. A nie, nie. Co do Foxtrotu, odzyskałem łączność, a nie miałem z nim przez chwilę łączności. Widziałem, że inna drużyna z nimi gada, ale oni mają gorsze radio, więc może przez to, prawda? Dobra. A Foxtrot już wie, że mam nie opuszczać miasta. Dobra, niech pojazdy podjadą do Bravo. Powtórz? Niech pojazdy podjadą do Bravo. Okej, okay, przyjął. A jakieś konkretne? Wszystkie. Reszta konwoju niech dołączy do Bravo. Przyjął. Piechota na razie niech zostanie na swoich pozycjach. HQ do wszystkich w konwoju. Wszystkie pojazdy powinny dołączyć do Bravo na czoło kolumny. Piechota ma nie wchodzi do pojazdów. Pozostała piechota. Do zbioru. Sokół, stójcie gdzie jesteście, już podprowadzę pojazd. Przekazałem, ale oni się trochę rozbiegli i obawiam się, że będzie problem. No to mówię, żeby nie muszą wracać. Same pojazdy mają ruszyć. No tak, ale bez kierowców chyba są. No to mówię, że kierowcy no, i strzelcy zostają, więc... Możesz opierdolić tych, którzy wracają. HQ do wszystkich pojazdów, macie dołączyć do frontu kolumny. Foxtrot odmówił, ponieważ Hamwik cały czas prowadzi aktywny ogień, reszta w polu. To odmówił? Foxtrot. Foxtrot? Potwierdzam. Nie widzę, żeby Hamwik strzelał. Refta powoli rusza, z tym, że tam jakieś RPG co chwilę widzą i też tak ostrożnie to robią. Straciłem markery Bravo. Edź, do Bravo zgłoś. Pierwszy wóz w kolumnie ciężko ostrzelany. Jakieś tam problemy są. Wymienisz go? Dobra, jedź. HQ przyjął ze zbioru? Tak, prowadzi ognia, kierowcy nie ma, kurna. Niedobrze. Hamwik cały, jakieś straty w tym Bravo? Tak, Sarlak, dowódca. Hamwik uszkodzony.
Dobra, wysiądźmy. Amik w stanie jechać? Jest w stanie jechać? Nie mam kontaktu z Bravo. Tylko mi tam jeden z tych przekazał, że był ostrzelanie Hamwik. Dobra. Dowódca nie żyje prawdopodobnie. Straciłem wszystkie markery. Z Bravo. Nawet te piechoty. Co tutaj piły, co tu pewnie sprawny, czy mamy kontynuować zadanie? Niedobrze. Odmawiam, koniec zadania. Nie musicie startować. Ej, Sokół, powtórz komunikat, komunikat nieczytelny. Heczki do Sokoła, zostań w bazie. Sokół, do Heczki z bazie. Heczku zgłasza. Sokół, tutaj Sokół, powtórz ostatni komunikat, komunikat mało czytelny. Sokół, zostań w bazie, jak przyjąłeś. Przyjąłem, zostaję. Heczku, do Alfy zgłoś. Alfa, macie jakieś straty? Edźku przyjął. Ponoć... Co jest? Chwila. Edźku przyjął głośno wyraźnie. Dobra, niech Foxtrot i Delta powoli się wycofują z powrotem do konwoju. Okej. Okay. Edźku do Foxtrot, zgłoś. Macie dołączyć do konwoju. Delta, to samo. Okej, okay. Będą dołączać. Generalnie tylko w Bravo straty, to porządne. Reszta jest w miarę okej. Okay. Chyba nawet bez strat. Tak wstępnie. Dobra. Dokładnie to trzeba będzie dowiedzieć. Przyjąłem. O czym? Jaka drużyna ma rannego? Tu HQ? HQ przyjął. Echo jeden ranny. HQ do Echo, czy jesteście w stanie go opatrzyć? Czekaj chwilę. Gdzie sobie go podrówna? HQ przyjął. Tu HQ przyjął. Od North East ciężki ostrza mają Alfa, jednego stracili. Alfa jeden strata, tak? Dokładnie. Od North East ostrza mają ciężki ponoć.
No ja nic nie słyszę. Ejczkę zgłasza? Ejczkę przyjął, czekuj. Z Bravo 3 osoby ran... Tu Foxhot, zgłaszam. Przyjął, wykonywać. Bez zabioru. Foxhot opatruje tego z echo rannego. Bravo ma 3 osoby, dwóch poległo. Nie mają kontaktu, z nami nie mają radia. I tyle. Dobra. Niech następca pobierze radio. No okej, okay, przyjął. Będą nadal pierwsi w konwoju. Tu HQ, która z drużyn ma kontakt z Bravo? Ryś, przekażcie, że następna osoba w łańcuchu dowodzenia ma przyjąć radio. I cały sprzęt, nie? Żeby też nadawali pozycyjni. Tu HQ, dopełnienie komunikatu, zarówno radio, jak i cały pozostały sprzęt. Tam chyba trzeba będzie podejść osobiście, bo tam nie wiem, czy ogarną, prawda? A o Charlie miałeś jakieś komunikaty? Ejczku, przyjął zbioru. Niech Ejczku, poddadzą. Proszę. Ejczku, przyjął. Kolejny ranny, Medivaka proszę. Stwierdzam. Medivaka? Tak jest. Przekazać w drodze? Tak. HQ do Medivaka zgłoś. HQ... Tu Medivak zgłaszam. Odrywaj, masz zadanie. Medivak przyjąłem. Bravo, słuchajcie, głośne wyraźnie. Wyraźnie, pozostań na tym kanale, bez zbioru. Miałeś tu jakieś komunikaty o Charlie? Alfa, ścio, komunikat, powtórz. No dajesz. Nie. Tu HQ, HQ przyjął Medivak w drodze. HQ zgłasza. Tu HQ, Foxtrot nadawaj. Ile oni kurwa mają tych kontaktów wrogich? Niech podadzą koordynaty, przyślę Helkę, no kurna. Niech też pomyślą trochę. Co chwilę mają kontakty, a Helki nie chcą wezwać. No. To HQ, zgłaszam. Dobra, po prostu podejdziemy pod te pojazdy. Medivak do HQ, Medivak w powietrzu. Przyjąłem, udaj się w kierunku miasta Nagara, wylądujesz w kwadracie. No uwaga, podaję koordynaty. 105-041, jak przyjąłeś. Tu Medivak przyjąłem. Dawid? Tak? Chyba jest już okej, okay, z tym, że proszę Medivaka i gdzie dokładnie wląduje, ponieważ rannych chcą znieść. Nie masz kontaktów? Chyba nie, ale nie jestem pewien. No to bliżej wyląduje. Masz dym nie, ten niebieski? Nie, nie, nie. Okej, okay, Alfa, się potrzebujemy dwie kastecie jednego. Nie, nie, dymu nie mam. Nie miałem miejsca, bo to radio w chuj waży. Nawet magazynu. To ja rzucę dym. Kurwa. Jeszcze jakiś pojedynczy musiał trafić. HQ do Medivaka oznacza pozycję purpurowym dymem. Jak przyjąłeś? Tutaj Medivak przyjął. Tu będzie Medivak lądował? Tak, tutaj. Tutaj sanitariusze okay. Medivak 2 HQ do HQ zgłoś. Medivak będzie lądował na tyle konwoju. Ile jest rannych? Plus proszę podanie miejsca, mam tutaj dokładny meldunek od pilota. Powtórz. Chwila. Sanitariusze, miejsce, status, liczba rannych. HQ przyjął zbioru. Przyjąłem, zaraz podam. Nie mam pojęcia. HQ przyjął. HQ do wszystkich rannych wysyłacie na tył konwoju. Niech kuźwa podadzą ile mają rannych, ja pierdzielę. Na pewno dwóch. Dwóch umarło też. HQ do Medivaka. Będziecie opatrywać od razu przy miejscu lądowania. Rannych jest ponad dwóch. Tyle samo śmiertelnych. Jak przyjąłeś?
widzą dym. A co do strzałów, to właśnie zameldowała Alfa, że zabija niedobitków. Ponadto Alfa aktualnie są osobowe 6 osób, przyjęli resztkę brawo. HQ do Medevaca, jesteśmy na drodze w kwadracie 041-106, jak przyjąłeś? Kurwa, chyba mi się popieprzyły koordynaty. Witaj, Dawid. Witaj. Majerze, jakie dasz rozkazy? Foxtrot wycofujący się zaraz będzie też. Sprawdzić ciśnienie, tento? Na razie zajmijcie pozycję na skrzyżowaniu. Krasz, zgłoś się. Zostawimy wam jednego rannego, ustabilizowany. Dobra, Krivo. HQ do Medevaca zgłoś. Dobra, Zono. To wartość 47, stary. To czy dajcie mi trochę... Zono. Dajcie mi, adrenalinę potrzebuję. Zono. Tak, moment, bo leci, bo... Dobra, zostaniesz tutaj, przejdź Medevac. Krivo, zaginaj ruchy i jedziemy dalej. Mawiam Medevac, zgłaszam. Ląduj na poboczu po twojej prawej stronie, tuż przy wozach. 62 w normie. Medevac przyjął. Dobra, czekam na Medevaca. Paton, zostańcie tutaj na razie. Pozycja oznaczona białym dymem. Właśnie się wypuszcza. Kurwa, nie widać. Tak, to zostałem znowu. Słabo. Oni lepiej widzą z góry. Już w sumie ze mną dobrze, nie? Ale... No nie jestem taki pewny. Ojej. Tutaj Medevac pilot posadził nas w naszej aktualnej pozycji. Czy widzicie nas? Potwierdzam. Wysyłam rannych. Przyjąłem, oczekujemy. Dobra, weź tam wszystkich rannych. Okej. Okay. HQ do wszystkich. Ranny wysyła do tyłu konwoju. Medevac dostępny. A, to echo. Droga, chodź. Coś mi się wydaje, że nie zaszpamy do końca. Też tak myślę. Trzeba będzie się wycofać pewnie wcześniej, zobaczymy. Ej, czekaj, zgłasza. Lisa, dawaj. Do helikoptera? Tak, do helikoptera. Czy do pojazdu? Okej. Do helikoptera. Dobra. Kurwa. To HQ przyjął. Oba komunikaty bez odbioru. Och, chuj. A powiedz, ponoć jeden na radio dwóch teraz. Jeden ranny, ponoć pod smakiem jakiś powrócony, ale już na pewno martwy. I ponadto miasto czyste. Dobra. Po którym rosomakiem? Lisem? Lisem. HQ, no dawaj Lis. HQ przyjął, przekazuję. Lis prosi, żeby te kołami mają... Tu Medevac... Ryszy sobie chwilę. Czekaj, jak jest na komunikat. Tego i proszę, żeby Medevac go zabrał. Stwierdzamy, jest sygnał. Tu HQ, Rysia, dawaj. Przyjąłem. To co mówisz o tym rannym, czy tam jeszcze komunikaty? Tu HQ przyjął, bez zbioru. Wielu poległych mają tam z przodu, dodatkowo, żeby Medevac ich zabrał, ale nie, wiesz, nie wiem, czy będzie czas na to. Tylko przekazuję. Dobra. Wezwę lotnictwo, bo kurna, już mam dość tych niedobitków. HQ do Sokoła, zgłoś. Co zgłasz? Mam na ciebie zadanie. Ostrzelasz kwadrat 041-110 do kwadratu 043-108, jak przyjąłeś? Od kwadratu 041-110 do 043-108, potwierdzam. Potwierdzam. Użyj rakiet niekierowanych. Killen, wycofaj wszystkich na linię drogi. I niech się schowają. Będzie wsparcie powietrzne. Natychmiast, szybko. Gdzie jest wsparcie? Na las w kierunku północno-zachodnim. Przyjął.
HQ do wszystkich. Na północny zachód od miasta, na terenie lasu, będzie helikopter nas ostrzeliwał. Oddajcie się od niego. Niech wracają na drogę i się schowają, tak żeby im nic się nie stało. Powtarzam, północno-zachodnia część tej wiochy, las. Oddalić się. Północno-zachodnia część tej wiochy, okej. Okay. Tu HQ zapomnienie komunikatu, wszystkie jednostki powinny się udać na drogę do konwoju. Dobra, nadaj do tych, co mają trupy, czy mogą ich podprowadzić tutaj pod Hanwika. No, to jest obsługa Rośka, w sumie obie obsługi Rośka meldowały, więc na pewno nie. Dobra. HQ do medyków, zgłoś. Medycy zgłaszam. Jak patrzycie wszystkich rannych przy obydwóch rosomakach na drodze w kwadracie 041-108, są dwa trupy, jak przyjąłeś? To podejdź, gość. Zgłaszam. Toku, potwierdź, potrzebujesz ostrzału. Ucięło? Toku, potwierdź, jaki ostrzał potrzebujesz. Rakiety kierowane czy zwykłe? Rakiety niekierowane. Zrób jeszcze jedną rundkę, możesz wracać do bazy. A, obudzili się. Jakieś pojedyncze kontakty zostały. Ty, to obok nas. Tak, schowaj się. Tak, żyję, schowaj się tu za Hanwikiem. Z kierunku zachodniego walą. Było prosto w nas! Medycy, nie ruszajcie na razie. To ja tu drużyna jeszcze jest. Znaczy, Delta. Delta, na skrzyżowanie, dawać. Dobra. Dobra, Adamix, przy obydwóch rosomakach jest po jednym trupie. Zgarnijcie ich. Jak już będzie bezpiecznie. Problem jest z tym, że my ich nie zgarniemy. To znaczy, wsadźcie do worków, nie? I dajcie w jedno miejsce. Przy poboczu na przykład. Gdzie one leżą? Batman, zgłoś medyczny. Gdzie te ciała leżą? Przy rosomakach. Medycy do Motmana, zgłoś. Medycy są jeszcze dostępni, bo ołówem od strzelania. Matman, zgłaszam. Tu masz pod ręką. A dobra, już przeszło. Matman, oczekuj na nas jeszcze chwilę. Oddaliśmy się na kierunek North East. Zaraz przyjdziemy. Medivac przyjął. Dobra, właśnie... ruszajcie. Tu na wprost, na lewo na skrzyżowaniu będą. Na lewo na skrzyżowaniu. A, nawiąż łączność. Pana dawaj to HQ. No dobra. Alfa, oczekuj. Dawid? Tak? Pytają się Alfa, kiedy będą mogli dalej wrócić. Nadam komunikat. Okay. Jak będzie już czas. HQ do Alfy, zgłoś.
Damy wam znać w stosownym czasie. Na razie medycy muszą się zająć rannymi. Niech Echo ruszy, niech dołączy do Alfy i niech osłania północną część drogi. Edźku do Echo, zgłoś. Echo, macie dołączyć do Alfy i pomóc im w słonie, na północnej części drogi. Alfa, oczekuj. Pytają się, czy mają zostawić medivaka, bo są przy medivaku, Alfa. Osłaniają? Chyba tak. Niech zostawiam. Edźku do Alfy, zmiana planów. Zostańcie tam, gdzie jesteście. Niech zostawiają medivaka. Echo. Znaczy, kurwa. Tak, czyli, tak, zrozumieli oni generalnie, tak zostali, wiem, powinien komunikat, ale zaczęli o co chodzi. Nie, dobra, nieważne, niech wyśli drużynę Foxtrot do Alfy, niech podejdą, niech wesprą ich ogniem. Ej, czy do Foxtrot, głoś? Tu HQ, Foxtrot, głoś. Foxtrot, dołączcie na czoło kolumny do Alfy i pomóżcie im. Teraz wywołaj mi Charlie, bo nie mam ich markera. Okej. Okay. Edźku do Charlie, zgłoś. Edźku do Charlie, zgłoś. Zero kontaktu. Niech drużyny spytają pobliskich żołnierzy, czy ktoś Zgoda? Jest z Charlie. Niech żołnierze spytają pobliskich, czy ktoś jest z Charlie. Dowódcy, niech popytają. Tu Edźku przejąłem. Edźku do wszystkich, rozejrzyjcie się, czy nie macie wokoło siebie gdzieś ludzi z Charlie. I zgłoście, bez odbioru. Nadała tylko jedna z drużyn, że prawdopodobnie jest martwy i dlatego. Tam drużyna wodza, no i przekazałem do reszty, że mają szukać ich. Dobra. Tu medewak, jeśli zgłoś. Proszę. Ile jej było, z jakiej bordela się dostają? Ponawiam, tu medewak do HQ zgłoś. Zgłaszam. Tu HQ zgłaszam. Jak tam procent trzymacie się, żołnierzu? Tutaj Adamix, majorze, melduje się, zostałem sam, moi nie żyją. Co się stało? Jeden PJ wypadł przez manewr Matmana, a Mirka zastrzelona przed chwilą. Dobra, wykonałeś zadanie z pochowaniem? Nie potwierdzam. Spadliśmy pod ostrzał, leczyłem żywy. Dobra. Kirlen? Słucham cię. Bo nie, dobra, nieważne. Adamix, idź tam przy Rośku, będzie drużyna Alfa, niech cię osłaniają, bo zbieraj zmarłych. Przyjąłem, a co z Helką, mam go oddelegować i pobrać medykamenty swoje? Na razie niech zostanie. Dobrze. Adamix jest z Medivaka? Tak, jedyny medyk. Straciliśmy dwóch medyków z medywaka. Jeden wypadł z Helki nad miastem. Co niepoczynienie tam w ogóle Helka leciała, a drugi teraz zginął przy ostrzale. No ciekawie, a tutaj na ziemi jak tam? Są jakieś ataki jeszcze? No tutaj szczerze mówiąc z tyłu jesteśmy, więc nie wiem jak to jest z przodu. Na razie spokój. Brawo. Gaś. Co padło, do Alfy dołączyli resztki. A Charlie znaleźliście? Też raczej zginęli wszyscy. O co chodzi, Jadyś? Proponuję się ruszyć, bo stoimy tam, a talibowie wyskakują zza rogu i co chwilę ktoś pada z nas. Zmarłych nie możemy zostawić. Jest ich tyle, że nie wiem, czy będzie dla nas tyle miejsca w pojazdach. Talibowie są w tej wiosce, oni wychodzą zza rogu i zabijają naszych, bo tak jesteśmy rozstawieni. Ja mam medyka, jakby co. Dobra. Wodzu, Adlamix jest przy medywaku, niech twoja drużyna pomoże pozbierać zmarłych do worków.
Okej, przyjął. Tylko zaznaczam, że obstawiamy tutaj kierunek na south, znaczy east do south cały tutaj, więc to będzie otwarte teraz. Dobra, ruszcie. W sumie jest to już szybko zrobione i będziemy ruszać dalej. Delta do mnie. Cała delta do mnie ruszać. Słucham. Czy dalej mamy oczekiwać? Majorzy? Tak, pozbierają zmarłych. Adamik smelduje. Worki na ciała są dziurawe. Tak. Ty jesteś dobra. W stanie uzupełnić amunicję? To pobiegnij do woda, że nieaktualne. A nie, wodzu tu jest. Trzeba będzie porzucić ciała. Wodzu? Nieaktualne tak? Zadanie. Dobra, dzięki. Dobra, nadaj do wszystkich, że tak. Czekaj, jak to było. Alfa przyjęła brawo, tak? Alfa będzie zajmowała teraz pierwszą pozycję w konwoju. Foxtrot zostawia Tumaka, wsiada do Rysia. Pozostawione pojazdy niech saperzy wysadzą. Przejął. Eszku, Alfa, zgłoś? Harwen do mnie. Alfa, będziecie zajmować co kolumny, szykujcie się powoli. Jaka pozycja Lisa? Lis? Przecinam tu chyba był strzelec. Przez broń mięczkę, bo mamy mało amunicji. Nie. No, tu jest Adis. Major? Co? Jeszcze raz powiedzieć? Tutaj jest Adis, dowódca Lisa chyba, tak? Tutaj stoi. Adis to Rysz. Czyli Rysz. To... Przyjął, Foxtrot. Przyjął, Foxtrot, macie się udać do Rosomaka, będziecie dalej się nim przemieszczać. Przyjął? Stwierdzam. Mamy tylko 5 minut. Nie, Foxtrot, macie porzucić swój pojazd i przemieszczać się dalej Rosomakiem. Przyjął? Pierwszym Rosomakiem. Przedział pierwszy, Ryś. Dopełnienie komunikatu. Ponadto, masz przyczyn staperu... Wodzu, możecie wrócić do swojego pojazdu, pod swój pojazd. Słucham? Możesz wrócić pod swój pojazd z drużyną. A dobra, bo to sami musimy, tak? Powtórz, bo to napierdalają, że nic. Możesz wrócić pod pojazd ze swoją drużyną, w swój pojazd. Przyjął bez zbioru. Dobra, ja mam sapera, więc za chwilę będzie wysadzał pewnie. Tam ci nie mają sapera, to ktoś inny musi. Ja to wodzu masz zadanie. Dawaj do przodu jeszcze. Dobra, ile masz ładunków przy sobie, Harwin? Dobra. Dołeczko, no dawaj. To będzie tak, Tumak. Trzy małe, jeden duży. Ile? Trzy małe, jeden duży, w sumie cztery. Dobra, za chwilę będziesz wysadzał pojazdy, które zostawiamy. No to będzie tak, Tumak i MRAP jeden, słam. Alfa się pyta, czy mam wziąć jednego MRAPa, czy się podzielić i wziąć dwa? Jeden. Przyjął. Ejczko, do Alfy zgłoś. Przybliżona pozycja tych pojazdów? Macie wziąć jednego MRAPa. Humvee bodajże na skrzyżowaniu jest. Tumak. No, jest na skrzyżowaniu. I MRAP drugi powinien być na samym początku konwoju. Dobra, niech zabierają się stąd i uczyścimy. Tak, to ruszymy. Jak ruszymy dalej, to będziecie wystarczać. No. Tu na razie jeszcze tak. Serwis. Ale jak że tu HQ, nadawaj Foxtrot. Wyczekaj, domy do waka zgłoś. Przekazałem, drużyna wodza zajmie się... Proponuję przeczekać jeszcze tą burzę. Możecie wrócić do bazy. Przeczekać burzę. No bo zaraz się znowu popsują pojazdy. Tu Medivac, rozkręcam się. Do której była godziny ten, do burza? Nie słyszę panie majorze, bo teraz jest tak dużo na radio. No to chodź tu, a nie, na radio. Moment, o dobra, teraz. Nie, a pamiętaj, że za 3 minuty nadciągnie poważna burza. Do której jest ta burza, bo przegapiłem ten fakt? 30, 10 minut, bo za 5 się zaczyna i... To 5 minut. Ryj, zgłasz. Medivac do medyka, masz minutę na dotarcie do mnie, w innym wypadku zostaniemy tu uziemieni na kolejne 10 minut. W ruchu. Nie wiem, ja nie mam miejsca w plecaku. Tak. Wyciągnijcie, jak macie coś miejsce w plecaku. Tak, tak, dokładnie. Nadawaj Alfa. Tu HQ, oczekuj. Majorze?
tak? Alfa, już się pytać, czy mogę pierwsze pojazdy wysadzać. A gdzie podłożyli ładunki? Powtórzysz? Gdzie podłożyli ładunki, pod które pojazdy? Oddalili pojazd za miasto kawałek i to jest jeden MRAP. Wysadzać, jeśli jest w bezpiecznej odległości. Okej. Edźku do Alfy, zgłoś. Mam, że nie chcę. Jeżeli pojazd jest w bezpiecznej odległości od REF, to oddział pan ci zielone światło. Killen? Słucham. Zakładam, że nie patrzę. Jak coś, trzeba się chwilę wstrzymać, bo nie wiem czemu chłopak jeden mi tam leży nieprzytomny. Tu jesteś obok mnie, tylko ja pierdolę jestem. What the fuck? Dowódcą mi jest Dawid. Słucham. Jeden chłopak mi na chwilę stracił przytomność przy tłumaku, nie jesteśmy w stanie go ruszyć. Na razie jeszcze serwisujemy pojazd, więc jeszcze ma chwilę. Do zdjęcia się. Dobra, areszt gotowy, jedziemy na czoło kolumny i dobrze by było, jakby już nie myliły się te radia tym żołnierzom, bo ja nic nie słyszę. Tylko zbiorę. Ja mam epopeda, to... jakby to... Jakie radio, co ty gadasz? Bo na długim często się myli i ktoś gada do drużyny na długim radiu. To pierdol, może dzwoni na opierdalanie. Ja nic nie słyszę, nic nie rozumiem, że się dzieje dookoła mnie, naprawdę. Kupy do Medivaca, lądujcie, zaraz was dostanie burza. Okej, okay, Alfa będzie się powoli ustawiał na froncie. Pojazd wysadzony. Ta, Rosiek też dojedzie. Nie słyszycie, Fel. Lepiej teraz? O, teraz. Tu HQ, oczekuj. Dawid? Co jest? Pytałem się o to, czy mam się stosować do wyłączenia silników w pojazdach. Jeśli stoją, to tak. Czekaj jeszcze. Okej. Okay. Jak zatrzymają się, to mają wyłączyć. Przy macie wyłączyć silniki we wszystkich pojazdach pancernych, po zbioru. Wszystko już uzupełniona amunicja, wszystko tak? Tak, tak jest, że... Dobra. HQ potwierdza. Niech Hamwiki ustawiają, znaczy niech MRAP-y ustawiają już się w kolumnie. A Hamwiku już nie ma? Nie, Hamwik będzie wysadzany. HQ do wszystkich, zacznijcie ustawiać MRAP-y w kolumnie. Wszystkie Hamwiki będą wysadzane. Kirlan, potrzebny mi jest medyk, bo podczas strzału dostałem wieżyczkę. Mów głośniej, nie słyszy. Medyka potrzebuję. Odwodzę potrzebuję właśnie. Medyka podczas ostrzału dostałem i cały czas po prostu krwawię. Odwodzę wezwij. Drużyna wodza. Do wodza wodaj, gdzieś tu drużyna woda jest. I gdzie jest medyk u was? Ja jestem medykiem. Potrzebuję chyba opatrzyć mnie, bo dostałem chyba rikoszetem i nie wiem co się dzieje. Dobra, Kirlen, podjedziemy bliżej. Przyjął. Machalice z nami, nie? Tak, z nami. Powiedz jak tam najdalej się da, do pierwszego... Nie, to będziemy centralnie... Jest kilka? Zaraz sumaka. Tutaj już przyjąłem. Moje podłożyć teraz? Zaraz sumaka tutaj, wiecz. Czyli... No wiesz, tutaj stań za skrzyżowaniem już. Kurwa, sekunda. Tu jedźku, zgłaszam. Za dużo. Tu HQ, niestety będą one porzucone na razie. Później myślimy tu kolejnych ludzi. HQ potwierdza zbioru. Kurwa, to rzekł mi kadłub. Masz trzeba powiedzieć? Jeźdź już za skrzyżowanie, na lewo. Od razu wiesz. Mam tego tyle, że... Na której to burza będzie? Przygotuję. 35 po. Nie wiem, dostałem, nie wiem dlaczego. Tu jeszcze podjedź bliżej. Tu HQ, macie się udać do swojego pojazdu i ustawić się w kolumnie. Wodzu? Nie wysadzamy? Wodzu? Na razie mamy rozkostrzelenie. Wodzu? Wodzu? Sapera zostawisz, my trochę odjedziemy na bezpieczną odległość i potem wysadzi dobiegnie do nas. Ej, kierowca, słyszysz mnie? Tak, tak. Majorze? Ty jesteś tak. Nie? Chciałem chwilę poczekać, bo staram się tego chłopaka ogarnąć. Tak, na razie tak burza piaskowa jest, więc... Jasne, do której mamy czas? Do 35. Przyjął. Potem ruszamy, nie czekając na niego. Do dwójki, tak?
Okej, okay, przekażę może do wszystkich, że mam minę, czas do 30 minut, prawda? Tak. Damian Roger, żeby się przydać. HQ do wszystkich, macie czas, no ogarnijcie się do 35 po, później konwój rucha. Albo w piątek, nie wiem. To nie zapomnijcie nas, nie? Że będziemy wysadzać. Wiem. Troszkę bardziej rozbudowane omówienie tego. Wodzu, tak tylko się zapytam, który będzie Hamwik była wysadzany? A czy my jechaliśmy tym? No, tak. Czy inaczej, co wysadzacie? Tego tłumaka, co stoi, będą wysadzać. Tego, okej. No bo więcej nie mieliśmy. Dobra. Czy ten tutaj, tak? Na skrzyżowaniu? Tak, ten tu. Ten, tu. To jest nasz. Ten z 50. Tego po prawo. Chodzi z 50. Dobra, to było pancerzyny, dobra. Dokładnie. Harwen. No mój znak, podłożysz ładunki pod tego tłumaka. Tego pancerzynek. Samo, nie? To jest taki smutny. No. Pomóżcie im te ciała ściągać. Nie, w ogóle te 27 leków, które w ogóle ratowały. Jak tam Famas? Ktoś miał być medykiem, to ma to do wkucia. Ogólnie nic nie opiadają, mnie trakt co chwilę przytomność. Jak nic to nie da, to go odeślę do bazy najwyżej. Gadanie chaos jest trochę, nie? Czy chaos doświadczenie w protidziału, tak, mi nie wiecie chaos. I powiem ci, tam jest bardzo rozbudowany. No, przy mnie o chaosie mów, no. Właśnie nie, bo było no, się zakneblujeś i będziesz siedział w fabiku na tym siedzeniu. Majerze, skuć go? Ja go sam skuję osobiście, kurwa. Nie wierzysz mi tej przyjemności. Organizacja była jak dla mnie świetna, tylko dufo się działo. No jakieś sterylne opakowanie. Powiem ci, Dawid, że... Panie Majorze, że bardzo przez to pan radzi. Tak. Mogło być gorzej. Mam medyka, jak potrzebujesz w bandarze. Gdyby tylko przy tego majora jednak dano, i nie było zmian, to a się boję. No, różnie by było. Famas, ja tobie kazałem wsiąść do Rosomaka, nie? Znaczy tak, jak już będziemy ruszać. Tak, jak powiem, będziemy ruszać, to będziemy w Rosomaku. Raz pierwszy, dobra. Tak jest. To wy przyjmujcie, wy macie tego. Czy ktoś potrzebuje naciskowy? Tłumacza? Na szczęście nigdy nie musiałem. Potwierdzam. No, to będziecie sprawdzać i przypytywać ludzi w mieście kolejnym. Jasne, będziemy współpracować z drużyną. Prowadzili szkolenia. Drużyna Delta bodajże. Tak, Delta. Nie wiem, ale... Przyjął, oni też mają tłumacza? Chyba mi morfiny... Tak, powinni mieć, z tego co pamiętam. Tak, tak obniżyła nagle, że... Tuchyczkę przyjął. Tuchyczkę do Sokoła Suszycia. Szkolenia były, tam mieliśmy takie dniowe, wiesz, od niemowlaka po dorosłego, plus te wszystkie. No ja na szczęście nigdy nie byłem w takiej sytuacji, że kurde, wiesz... Zasłyszałem, nie? Tylko, że nic nie mogę tutaj robić. Nam się dlatego, że będziemy wysadzać tłumaka. Już minął ten. Minął czas, może się nie. Czy kto to pytał? Kiedy na pana było do 35? Czekamy. Było podane do 35. Na rozkaz wysadzenia pojazdu. Podałem kilkukrotnie. Chyba też informa też do 35 po. To do Lisa, bo on podejdź tutaj do Lisa i powiedz, że do 35 jest. Bo on tam coś pomieszał, że do Fudo. Okej. Okay. Dobra, panowie, jak będzie 35, znajdujemy się w Rysiu, pierwszy Rosomak. To nasz, chęć żywy. Jakby to po 35 potrafcie, czy jest okej z działem jeszcze, nie? Jak włączyliście, jeszcze chwila. To będzie okej, ale upewnijcie, nie? My tam już, jak było przed... HQ to Delta, minuta. Digital? HQ przyjął. Tam jeszcze ciała są. Kurwa, krew z nosa pojedzie. No. No, to jest ten pierwszy rozdział. Można by trochę patrzeć, co mają. Digital. Czekam. Słuchaj mnie? Tu HQ 35 po. Nie słychać cię na radiu. Dawid? Tak. Chyba tak było 30 po najbardziej intensywny czas i... W każdym bądź razie dobra, nie będę kłamał. Nie będę mówił, bo żeby nie było problemów, prawda? Już powiedziałem, że 35 poruszamy. Za 35 po mają rufy czekać. Z 2 minuty. Powiedz wszystkim, że niech wsiądą do pojazdów natychmiast. Ogarnij następny raz. HQ do wszystkich, zajmijcie już pozycję w pojazdach. Komu za chwilę będzie ruszał?
Daleko to. Tak, Kirill, on wie co robić. Nie, ja wiem, że oni wiedzą. Jestem, już jestem. Dobra, nieważne w sumie. Ale co chciałeś mówić, no mów. Nie, już nic. Się zamotałem. No ja oczekuję coś. Zabierajcie dupy, bo chcemy wysadzać. Ejczku do wszystkich, powtarzam komunikat, pakowacie dowozów. Natychmiast, bo... Ruski rok będą wsiadać. Zapalniki gotowe, panowie, ruszamy. No to oni tu w wakacyjny sposób wsiadają. Kurwa, ciekawe, czy tak wsiadali, jakby ostrzał był. Dobrze, helikopter mamy, powiem szczerze. Tak. Dobra, powiedz do Alfy, że mają się zatrzymać tuż za skrzyżowaniem. I cały konwój może ruszać. Za skrzyżowanie chodziło o punkty N1, tak? Nie, tutaj za skrzyżowaniem od razu, co będzie. Aha, dobra. W kwadracie 040108. Tak? Tak. To HQ przyjął. Cały konwój ruszy. Możecie ruszać, to są też reszty konwoju i zatrzymajcie się tu za skrzyżowaniem. Wodzu zameldu, jak wejdziecie już do pojazdów, już po wysadzeniu. Okej, przyjął. Wybieru. Słucham cię, Dawid. Ruszyli już? Tak jest. No to cały konwój za nimi oczywiście. Mhm. HQ dalszy konwoju, możecie ruszać. Prawie równo z czasem ruszyliśmy. Prawie. Okej, rusza. Mam jechać za nimi? Tak, jedź. Chyba fama tylko ściągnie. A z tego swojego, co on dał. Możliwe. Jedźku, przyjął, oczekuj, do zbioru. Jedźku, przyjął do zbioru. Gdzieś pomylił radia, ale dał komunikat chyba na swoim krótkim, że już czekają na tamtego, no ale... Już nie zgłaszałem tego tam im. Daj do wodza, że może wystawać. Właśnie na to przez za pół minuty podkładają, więc... Ale okej. Jaka to była drużyna tylko? To było... Czekaj, zobaczę, bo już sam zapomniałem. Chyba Delta. Delta. Ejczko do Delty zgłoś. Ta, Delta. Macie zielone światło. Ejczko przywoz odbioru. No i gotowe. Nie bez zbiór. Podłożone, już idą. HQ przyjął, głośno i wyraźnie, bez odbioru. Będą wysadzać pojazd, więc czekam. Dawid? Tak? Wodzu już podłożył ładunki, a Alfa oczekuje na... Alfa oczekuje na zielone światło. Wszyscy gotowi. Powiedz, że jak tylko Delta zamelduje w pojeździe, mają ruszać. Chwila. HQ przyjął, głośno i wyraźnie, bez odbioru. Dawidzie? No daj do Alfy, że jak Delta tylko zameldujesz, że będzie w pojeździe, mają ruszać. Czyli ją? Do jakiegoś konkretnego punktu? Czy do miasta po prostu następnego? Do punktu November 1. Okej.
Szkoda, do Alfy zgłoś. Kirlen, w pojeździe. Okej, okay, jak się coś pojeździe, dobra. Dobra, to ja jedę do pierwszego. Dawid, mówiłeś coś? Nie, wsiadaj. Okej, już tam pojeździe, wszyscy merdujesz, żebym pojechać. HQ do Alfy, macie zielone światło, ruszajcie. Tu HQ, do pełnienia komunikatu, kryjcie się do punktu November 1, jak przyjął? HQ do Medivac, HQ zgłoś się. Zgłaszam. Jako, że mamy tylko jednego medyka, wystąpiłem z pytaniem, czy mamy dostarczyć wam medyczny pojazd zamiast Medivaca? Nie, potwierdzam, dalej będziecie działać. Tu Medivac przyjąłem. Widzę, że Alfa znowu gazuje. Czyli tym razem Alfa. Potwierdzam. Ciekawe, czy wróg nam przygotował więcej takich niespodzianek, jak tutaj była? Well... Jaką masz prędkość? Chwila. Edźku przyjął głośno i wyraźnie. Alfa zameldowała, że kolumna żeby się zatrzymała na chwilę. Przed nimi jakiś pojazd blokuje drogę. Oni to sprawdzą, chcą to sprawdzić. Dobra, niech ruszają. Medivac, PJ, do HQ zgłoś. Używajmy kontakty przed nami. Czyli PJ, na zachód. Powiedzcie mi HQ, jak ja mam funkcjonować 200-300 metrów na zachód jako jedna osoba? HQ przyjął. Medyk za mną, normalnie, jak to medyk? Przyjąłem w takim razie, póki co PJ w Medivacu oferuje mobilność równą 0. Przepustowość jeden pacjent na 5 minut. Medivac out. Rogar za mną. Ryś potrzebuje medyka. A dodatkowo Medivac. Tam przy Ryś potrzebuje medyka. Nie posiadam już szpitala polowego, także nie ma możliwości przetransportowania rannych na teren płyty lotniska. Medivac out. Pytaj się Kirlen, tak? Gdzie mają te kontakty? Moment, daj mi chwilę. Tu HQ przyjęło, jak to jest wolna, niech to uda do odbioru. Nic Dawid nie usłyszę, bo to chyba tylko jesteś. To podwejdźmy, co? Niech nadają pozycję wrogich kontaktów, no Helkę wezwę, no Jezu. HQ przyjęło, do odbioru? Soku. Poderwi się. Właśnie. Co był przyjął? HQ przyjął do wszystkich. Nie ostrzelać przypadkiem pierwszego MRAP-a bez zbioru. Dawid, pierwszy MRAP przypadkowy jest na czerwono oznakowany. Helka go nie ostrzela. Dobra. Soku, czekamy na wytyczne. Chuj, ciebie cicho mam, ale... Daj mi sekundę, Dawid. Dobra, ostrzela tam, gdzie jest dym. Tu HQ do Sokoła, ostrzelaj pozycję czarnego dymu, jest to wrak, ostrzelaj całą jego pozycję, jak przyjąłeś. Tu HQ, czarny dym w okolicach waszej pozycji, potwierdzam. Potwierdzam, czarny duży dym. Mamy się nie zbliżać. Dawid? Tak.
Delta zgłosiła, że pogadali tutaj z cywilami i powiedział, że całe miasto jest nieprzyjaźnie nastawione dla nas. Przyjąłem. Żebyśmy się nie zbliżali. No to rozwalimy to miasto. HQ do Sokoła zgłoś. Słuchaj, poprawka, ostrzelaj całą centrum miasta z rakiet niekierowanych, jak przyjąłeś. Centrum miasta Nagara, potwierdź. Potwierdzam. Trzymaj naszych na wysokości tej drogi poprzecznej, Kirlen. Powtórz? Trzymaj naszych na drodze na wysokości drogi poprzecznej. Okej, czyli wszyscy mamy się po prostu poza Nagarę oddalić, tak? Nie zbliżaj się do Nagary samej, nie? Okay. Oni tam do środka weszli, widziałem. HQ do wszystkich, opuścić miasto Nagary. Ja na markerów nie widzę. HQ do wszystkich, opuścić miasto Nagary natychmiast. Ataku. HQ powtarza, w trybie kosowym opuścić miasto Nagary. Tam raczej nie doszli nasi. No nie, tam nie. Chciałem, że to bliżej będą tylko. Ataku do HQ, czy jest potrzebne drugie podejście? Kurwa, zajebiste. Otwierdzam, dawaj drugie podejście. Nasi są na wysokości punktu November 1. Wodzą. Przyjął, zaraz robimy na. Zwróć uwagę, jak on będzie strzelał rakietami i jak te rakiety będą dym wydawać z siebie, nie? Okay. Jak on wleci te dymy, to te dymy tak trochę spraszy. No takie są prawa fizyki. Tak, tak. HQ do Sokoła, po wykonaniu tego nalotu wracaj do bazy. Przyjąłem, Sokół wraca do bazy. HQ do Medivaca zgłoś. Tu Medivac zgłaszam. Przetransportujcie Heavy medyczne na naszą pozycję. Przesiądziecie się do Hamvika, jak przyjąłeś. Tu Medivac, ale ja mam przeszkolenie pilota, nie kierowcy. Damiana podzielisz. Kuźwa, kierowcą też będziesz, wykonać. Podważył ci dla każdego. Dobra, rogacz ma w tym ci. Głośnie w razie bez zbioru. Co ci wyjąłem z plecaku? Ja mam Tak. Dwie informacje. Jeden Foxtrot umarł medyk, plus jeden Medivac, dowódca Alfa. To plan jest taka przewodzenia o status czekaj. Osób Alfa. Powtórz. Medivac do HQ, HQ zgłoś się. Już wyjąłem. Zgłaszam. Harman. HQ zgłasza. Plecak. HQ do Foxtrot zgłoś. Podaj mi swój stan osobowy. Mam przetransportować tam Hamvika helikopterem, czy przyjechać nim? Najlepiej będzie jak na linach go przetransportujesz. Chyba, że nie jesteś w stanie, to przyjedźcie to razem HQ, z medykiem. Głośno i wyraźnie, bez zbioru. Dobra, jaka jest sytuacja? Lądujcie gdzieś dalej. Więc tak, straty. Alfa 1 plus Foxtrot 1. Foxtrot umarł medyk, stan osobowy aktualnie 4. W Alfie umarł do busta, stan osobowy aktualnie 5. Dowodzenie w Alfie przejął Fakal. Dobra, niech konwój powoli rusza do przodu. Przejął? Pakujemy się, tak? HQ do wszystkich, pakować się. Nie, powoli ruszamy, bojowo. No dobra. HQ, co wam ten komunikat? HQ do wszystkich, obsadzić w pojazdach tylko kierowców i strzelców, konwój powoli do przodu rusza. Delta, poruszamy się za... HQ do Medivaca, powtórz ostatni komunikat. Złapcie pobocze drogi tej sprawy. Przetransportujemy pojazd medyczny drogą powietrzną. Tu HQ przyjął, tak jak mówiłem wcześniej, tylko kierowca i strzelec w pojazdach, reszta ma być przy pojazdach. Ma pan powiedzieć, że mam zostać na kółku? Kolejczyk zgłasza. Powtórz. Ejczyk przyjął głośno wyrazić bez zbioru. Namów. Ejczyk przyjął, oczekuj. Namów. Co jest? Na wysokości latarni biegniesz. Słuchasz mnie? Tak, słuchasz. Boże, kurwa. Echo jest na południe od miasta, aktualnie na klifie. Jest tam pewnie 296, 295, te dwa wzgórza. I oczekują na rozkazy.
Tam jest echo aktualnie. Niech utrzymają pozycję. Okej. Okay. Powoli się mogą przemieszczać na południe razem z konwojem, powiedzmy, na wysokości konwoju. Przyjął, dziękuję. To Medevac, powtórz. Kurna, z tym Medevaciem to więcej problemów niż... Tu HQ aktualnie nie ma takiej możliwości, w przyszłości weźmy tutaj medyków. HQ do echo, zgłoś. Tu Medivac, zgłaszam się. Powtórz ostatni echo, komunikat. Medivac, powtórz ostatni komunikat. Ostatnim komunikatem było, że przetransportujemy pojazd medyczny drogą powietrzną. Utrzymujcie swoją pozycję aktualnie, natomiast gdy konwój przekroczy teren miasta, kierujcie dalej na południe. DJ do Medevaca zgłoś. Potwierdzam, kiedy konwój wyjdzie do miasta... Ponawiam, DJ do Medevaca zgłoś. Od Nagary i do... Tu Medivac zgłaszam. DJ, potwierdź, że mam zostać w pojeździe. DJ, zostań w pojeździe. No to ruszyłem, nie wiem czemu jeszcze stoją. HQ do konwoju, ruchaj do miasta, bez odbioru. Tu HQ zgłaszam. Tu HQ potwierdzam. HQ przyjął bez odbioru. Ruszają. HQ przyjął, HQ wszystkich ruszamy konwojem dalej. Medivac do HQ, zmiana planów, jednak nie mamy możliwości podczepienia pojazdu i przetransportowania go drogą lotniczą. Przyjąłem. Medivac, Sokół, to się możemy spróbować. Nie ma takiej potrzeby, pojedziemy tam sobie. Nakazuję spróbować. Tu HQ nakazuje spróbować transport Mi-24. Sokół przyjął. Medevac, jak przyjąłeś? Medevac przyjął. Będą mi się tu rządzić, kurna. Co się dzieje tam? Sokół przyjął, Medivac prosi o 3 minuty na uzupełnienie medykamentu. Zwalam. No Medivac będzie teraz w samochodzie, poruszał się. Mhm, przyjął. Tu HQ nadawaj. Jebło. HQ przyjechał bez zbioru. Na północ od Nagary zameldowano wrogie kontakty. Ponadto Foxtrot się z głosami przemieszcza. Dobra. Niech Foxtrot zamelduje, ile tych kontaktów tam mają. To Rysiu zameldował. To niech poda liczbę. HQ do Rysia zgłoś. Ryś, potwierdź, widzisz wrogie kontakty? HQ przyjął bez zbioru. To tam tylko gdzie nie gdzie kontakty i chodzi o miasto. Wszystkie w mieście. Dobra, to już nalotów nie będziemy robić. Jak wchodzimy? No, widziałem ogień z MG naszych. Moment. Ty powtórz teraz? Nie, nieważne. Okej. Okay. Foxtrot na wysokości północnego gwiazdy na Nagary, jak coś jest. Dobra. Nawet... A... Nieważne. Są po prostu tak, jak jest północny gwiazd na Nagary. Równie. Tak, widzę na markerze. Ja akurat nie mam tych, więc...
słabo, bo ten Havik strasznie wygłusza wszystkie dźwięki z zewnątrz. Fakt. Ja nie wiem, czy tam są strzały, czy nie ma strzałów. Heliczku przyjął do zbioru. Foxtrot się ledwo, lekko wycofuje. Mają też jakiegoś rannego. Ale nic poważnego. Słuchajcie, podgłośnie, za 2 sekunda. Dawid, powiedz coś. Mówię. O kurwa, dobra. Jest git. Dobra, wysiądźmy na razie i tak stoimy. Jak kurwa miło słuchali mnie w końcu. Medivac do HQ. Do HQ zgłaszam. Tu HQ zgłaszam. Jak przyjąłeś? Brak komunikatu, powtórz. HQ to Medivac, pojazd medyczny zostanie do was przetransportowany, lecz ja zostanę przy maszynie w razie wypadku, na przykład transportu, bądź zwiadowczego. Odmawiam, będziesz jeździł z medykiem, potrzebuję kierowcy. Meldują, że jest 220-240 ostrzał. 220-240 względem Raczku, więc podobnie będzie dla nas. Gdzieś na southwest west. Żyjesz? Tak, żyję. Odbiła się od Hamvika. Aż może sprawdzić, czy to był cywil. Soku do Medivaca, jesteśmy w Rzymini do godziny 8.00. Dobra, zajmij się najpierw mną, bo nie wiem, co mi jest obrwa. Stary, nieźle. Już jeszcze ogarniam. O stary. No wiem. Kurde, ja będę legendą tej bitwy dzisiaj. Kiedy no, jednak był to uzbrojony kontakt. Nadaj do Delty Foxtrot do Delty, tylko do Delty o status, o raport sytuacyjny, co tam mają. Tylko most na radio obleganie, więc chwila. Co gadają na radio? Zgłoś? Sekunda. Delta, podaj mi raport sytuacyjny. Nie, dobra, nie, ja już się zatamowałem, to już powiedzieli, zanim się zmieni tam, ja tylko odczułem, bo... Eliczku przyjął, podajcie mi się swój status osobowy. Okej. Większość 4-5, Delta ma 4 aktualnie. Ponadto tam obserwowali echo przed pole. Wszystko wydaje się być w miarę czyste, na razie. No to niech wbijają do miasta. Nie wiem, no co się zastanawiają. Które? Delta, echo? Delta i Foxtrot. Okej. Okay. HQ do Delty i Foxtrot, wkraczajcie do miasta. Nie lubię się ruszać, bo mi kurwa to spadnie. Nie mamy lata. Czekaj, zobaczmy, bo mam to saku. Ja ci mogę za coś zaraz. Masz elektryczne? Alfa do konwoju zgłoś. To HQ, zgłaszam. Czy któryś pojazd ma jakiś nadmiar medykamentów, nasz medyk się prawie... Oczekuj.
Alfa prosi o medykamenty, mają braki, duże braki. Dobra, chodźmy im zaniesiemy. No dobra, o. Okej. Okay. W nogę dostaję. Nie, nie potwór, po tym co ja dostałem, to ty na pewno przeżyjesz. Alfa, dziwasz dowódca. Dawaj. Dziwasz dowódca. HQ. Potwór, ty jesteś cały... A nie, czekaj. Dałem sobie na nogę już, tak. już tego klika. Nie wiem, czy nie najbardziej raz jeszcze nie wiedział. Alfa, tak jak słyszeliście, podstawowe bandaże macie w lisie. A, dobra, w lisie. Który to jest, Rosomak? Tu jest. Macie tutaj sprzęt. Chodź, tutaj kolejny masz. Tutaj wam wrzuciłem sprzęt. To jest wrzucam. Wy jesteście Alfa, tak? Ja pierdolę. Gdzie jest wasz dowódca? Chciał zmoździewać z czegoś. Szakal, nie Pitol, tylko ty, gdzie jest wasz dowódca? Ja jestem dowódcą aktualnie. Gdzie masz Famasa? Famas jest na wzgórzach razem z Foxtrot. A po co nam Famas? Chwila, Famas nie był w Famas to Foxtrot. Nie, no, Famas to Foxtrot. Tak, to nie jest na morfinę. Gdzie masz nadajnik? Mam mikrodagra. Dobra, ze sobą, on jest na nadawaniu pozycji. Mam dla ciebie. To ja nie mam pozycji waszej. Sekundę, proszę. Proszę o punkt komunikatu, to HQ. Przepraszam, błąd. No teraz Delta nadaje, właśnie. HQ, przyjął głośnie wrażenie. Przed chwilą w ogóle nie było markera. Już. HQ, przyjął, zbiorę. Odbieram potwora jeszcze. Okej, błąd. Się zamotałem, byłem ranny. Udajcie się tu na kolejne podwórko, co jest na południe od stąd. Jak już opatrzycie przyjął, rany. Tylko... Tak, jak opatrzycie rany. Opatrywać ludzi, dobra. Hilen. Słucham. Dawaj, idziemy. Okej. Okay. A gdzieś mi tam bliżej. Przyjął? Już nie widzę więcej kontaktów. To do spokojnych ten dzień nie należy. Edźku przyjął. To fakt. Dalej jechać czy? Tak, dalej jedź. Tu zostaniesz okay. Przed tym słupem telegraficznym. Okej. Okay. Ponadto Delta już zabezpiecza południe miasta. Tak, zachód. Gdy wyjazd będzie czysty. Delta? Powiedziała mi, że południe. To ja powiedziałeś Delta. Oni są na zachodzie. No. Mówię tylko co mi przekazali, ja nie widzę nadajników, nie mam. Dobra. Nadaję do Rośków, że mogą pojechać na wysokość stacji benzynowej. Sekunda. Powtórz teraz? Rośki mogą jechać na wysokość stacji benzynowej. Na południe. Okej, okay, przyjął. HQ do Rosia i Lisa. Macie kierować się na południe miasta na wysokość stacji benzynowej. Jak przyjął? HQ do Lisa, przyjął komunikat? Lis, macie kierować się na południe miasta Nagary na wysokość stacji benzynowej. Jak przyjął? Okej, okay, oba w drodze. Jak coś ci usłyszę, bardzo dobrze, tylko mimo że jak się wpierdalają mi trzy komunikaty, to jest, no, wiesz... No, ja rozumiem. Okej, okay, to echo było na stacji benzynowej, teraz coś do tego będzie podchodził Foxtrot. Tak, echo zabezpiecza południe z tego co widzę. Stacja właśnie je była. O kurwa. Dobra, jedź na skrzyżowanie. Za Rośkiem. HQ przyjął, jakby były jakieś straty meldować. Jechać za Rośkiem, tak? Tak, za Rośkiem stanie. Okej. Na skrzyżowaniu. HQ przyjął głośno wyraźnie. Southwest Rodona, czysto. Okej, zatrzymuje się. Stoi. Nadaję do Alfa o status. Przyjął. HQ do Alfy, zgłoś. Daj mi sekundę, bo zająłem komunikat. Piłek, bo nic z tego. Ale zawiśniemy nad wami, spróbujcie pod nas podjechać, ale... HQ do Alfy, zgłoś. Co to kuźwa za strzały? HQ do Alfy, zgłoś.
Znajdujemy się pod wami. Teraz nie zgłaszam. Sorry? Tego, Medivac. Przyjąłem za poląduj. Medivac do Alfa, HQ. Alfa, tu HQ, zgłoś. Zgłaszam. Brak możliwości transportu lotniczego. No to natychmiast mi popierdziałeś tutaj samochodem. To HQ przyjąłem. Dowódca Alfy bardzo mdleje, pilnie medek będzie potrzebny chyba. Medevac nie przybędzie tak szybko. Okej. Okay. Niech wejdzie do tego MRAP-a. Ja ogarnę, ja ogarnę. HQ Delta zgłoś. Delta, posiadacie medyka? Podeślijcie go pod Alfę do Szakala, dowódcy drużyny Alfy. Podasz mi, gdzie jest Alfa aktualnie? Alfa jest w kwadracie 031-099. Szeregowy, a wy nie wiecie, czy macie czasem na pace amunicję do MRAP-u? Mamy. Poczekajcie, podjedziemy. No bo... Eczko przyjął, bo zbiorę. Która będzie musiała wypełnić amunicję. Ładnie tu profik skosił. HQ przyjął, sanitariusz do ciebie leci, natomiast medycy z Medivaca kierują się do nas Havikiem, to potrwa. Dobra, wszystko ogarnięte. Sanitariusz wysłałem. Delty. No tu się przemieszczają z tego co widzę, drużyny. Ejczkę przyjął, bez zbioru. Co się tam dzieje? Jakieś kontakty wrogie na south od miasta, jakieś 200 metrów. No to niech się na razie Rosik bawi. Dopóki stoimy. Pytanie, helikopter ciów operacyjny? Bojowy, tak. Gdzie jest Alfa? Tam dalej, drugą prosto? Tak, dalej idźcie. Dobra. Przyjął, mogę podać koordynaty? Alfa? HQ przyjął, do zbioru. Proszę o sprawdzenie jakiegoś minaretu na wschód od naszych rosomaków. Nie specował mi koordynaty, mimo że poprosiłem, tam się trochę zamotał, wikary. Tam co to jest minaret? Minaret, chyba o jakiś kościół chodzi. Nie, to jest ta wieża, co jest zniszczona tutaj. Aha, dobra. Dobra, już zerknę, kogo mogę tam wysłać. Foxtrot wyszli. Na wschód od Rośków, tak? No tu jest ta wieża, spójrz. HQ to Delta, a tam okay. Tam gdzie ja patrzę, nie? To jest ta wieża. A tutaj, kurwa. Słuchaj, HQ do Foxtrot, zgłoś? Bo nieważne, co jest wodze. Foxtrot, sprawdźcie wieżę w mieście na wschód od Rośków. Wzywają nas, a za chwilę się okazuje, że na Medevaca czekają. Biegniemy przez całe miasto, bez sensu. Opierdoli, że Medevaca teraz nie będzie, przecież było mówione. Że wy no to kurwa, pomożecie. No, są niepoważni przecież, ja pierdolę. No, powiedzieli, że czekają na Medevaca, a naszej pomocy nie potrzebujemy. Ja pierdolę. No to zaraz będą sobie czekać. Słuchaj, wracać na pozycję, czy co? Do HQ, wiesz, masz wracaj do swojego rosomaka. 0-3-1-5-0-9-9-0. No to jest właśnie twój rosomak, nie? 0-9-9-0. Tam stójcie sobie przy rosomaku. 0-3-1-5, przerwa, 0-9-9-0. Jak przyjął? A nie, ryś tam dalej jest. Rysio? Halo? Wozu, ryś tam dalej jest. Okej. Pod rysia idziemy. Podałem mu jeszcze czterce prawe koordynaty, żeby wiedział. No, a słyszałeś, że Alfa czeka na BDWK? I odesłała wodza?
Zaraz, Alfa czeka na medivaca, to wiem. Wysłałem tam medyka, odwodzę sam. No. I odesłali go. Okej. Kazałem wozowi wracać tam, gdzie był poprzednio, już szanić tym Alfa. Będą czekać na medywaka, aż przyjedzie. Okej. A jak można spytać, będą gdzie jest medywak? Właśnie sprawdzam jego pozycję. Jest przy... jest w skrzyżowaniu w racie 042-095. 042-095. To już w miarę. Potwierdzam, bo słychać obydwa komunikaty od medywaka i od was. Medivac DHQ, czy wasza pozycja to punkt Nowa 1? Odmawiam, jesteśmy w centrum na gary. Dobra, dodaj do Foxtrota, że jak już wyeliminują te kontakty, to wszyscy mają się pakować do pojazdów i już dalej. Już ci mówię, tam mają jednego rannego i Delta poszedł z pomocą. Dobra. Po wykonaniu tych wszystkich czynności już tam wszyscy do pojazdów. Okej. Okay. Ejczku do Foxtrot, zgłoś. Po opatrzeniu rannego udaj się do pojazdów, to samo ty się robisz drużyn. Na chwilę bym chciał szybciej tutaj działać, to nie, nie da rady. Nie da rady. No, medewak dojeżdża. To możesz wezwać tego rannego z Alfy, co na medewaka czeka, żeby do MTVR-a podszedł. Przyjął. Ejdźmy do Alfy, zgłoś. Ejdźmy do medewaka, zatrzymaj się przy ciężarówce na poboczu. Ty medivac przyjąłem. Medyk będzie miał jednego do opatrzenia. Jak również będziecie się poruszać ostatni w kolumnie za tą ciężarówką. Tu medivac potrzebuje auta serwisowego. Stoi właśnie przed wami, to jest ta ciężarówka. Dokąd komunikat? Przerwał cię Alfa, tułeczku. O, czekaj, nie mam nawet informacji na ten temat. Więc tak, Alfa poprosiła jeszcze dodatkowo, znaczy pytała się, czy da radę przezbroić się. Mają problemy z amunicją. Szczególnie chodzi o PK-śli. Na tą chwilę nie. Przyjął. Ejczki do Alfy, zgłoś. Ejczki do Alfy, zgłoś. Na tą chwilę nie będziemy w stanie was zbroić. Załadujcie do śmigłowca zapas amunicji do PK-śli oraz beryli. Nie przyjąłeś. Zapas amunicji do PK-śli oraz beryla. Stwierdzam. Ejczku, przyjął, kierujcie się do swojego pojazdu. Dawid, chyba wszyscy? Medivac do HQ, czy mam odlatywać? Stwierdzam. Dobra, przyjął, niech wszyscy wsiadają i jedziemy. Przyjął, głoś najwyraźniej. Nadawaj lis? Nasz jest z tyłu. Nasz z tyłu? Ten tu jest resztę z tyłu. A który jest? HQ przyjął. Skontaktuj się z Golfem bezpośrednio i przekaż im tę informację bez zbioru. Dawid? No. Foxtrot potrzebuje 2 minuty i jeden z rośćków ma jakieś tam problemy z przyzbrojeniem, ale generalnie jest operacyjny. No to... Dobra, no to jedziemy. No. A to jednak tylko Foxtrot dwie minuty musi ogarnąć drużynę. Dobra. Przekazać, że 8.50, a zresztą tak, zegarkiem są synchronizowane też. To. Zapomniałem.
HQ do Lisa, zgłoś. Lis, potwierdź mi, że mimo braków amunicji jesteście w pełni operacyjni. HQ przyjął bez odbioru. HQ do Foxtrot, zgłoś. Nadajcie mi komunikat, kiedy będziecie w pełni gotowi. Foxtrot? Foxtrot, niech od razu... Okej, wszyscy gotowi są gotowi. To... Wszyscy są gotowi. Właśnie no to wchodzą biegiem, do pojazdu. Biegiem do pojazdu. Foxtrot też? Mhm. Powinien wbiegać. No ja... A dobra, widzę. Zbiegałem ze wzgórza. Tu HQ, Alfa oczekuj, aż Foxtrot wejdzie do swoich pojazdów. Każ wszystkim natychmiast wejść do pojazdu, bo tu widzę, że się... Przyjął. HQ do wszystkich natychmiast wchodzi do pojazdów, wszyscy, bez wyjątku, bez zbioru. Potem, że są opóźnienia, jak sobie biegają i godziny wchodzą do pojazdów. A ten co odchrzaje? Serio? Co jest? Zaraz. Natychmiast wsiadać, panowie, no, był rozkaz na radiu. Chwila, jeszcze serwisujemy. Koniec, nie ma serwisu, jedziemy dalej. No ale ostatni pojazd, ostatnie sekundy. Dobra. Leczkę przyjął. Jeszcze Rośka kończymy serwisować. Mhm. Czego tam Emra prosił? Przecież nie kazałem jeszcze jechać, chyba. Okej, chyba skończyli. Mówić? Tak, jedziemy. HQ do wszystkich, konwój rusza. Powtarzam, konwój rusza, bez odbioru. A, mechanik kończył. No, już myślałem, że się wpierdzieli. Dawaj, dawaj, rura. Tu HQ, Alfa nadawaj. Nie, tylko nie to. Alfa, tu HQ, nadawaj komunikat. Co jest? Dlaczego nie strzelają? Nie mam pojęcia. Dawid? Tak? Powiedzieli, że widzisz tam wrogie kontakty i otwierają ogień. No dobra. A tak szczerze, nie chcę, żeby odpierdalali. Szczerze, ja się zastanawiam, jakie kontakty wrogie to są. Ja też żadnych nie słyszę. Chociaż ktoś... Okay. Tak, widzę kogoś. Ej, czekaj, do delty, postaraj się udzielić wsparcia będącego podstatowi. Ktoś nie wystrzela, ale...
Gdzie my jesteśmy na chłanie, David? Zagłos Pandi. Aha, Zagłos Pandi, okej. Przerośnie potrzebne są medycy, tylko niewiele mamy. Eczku do Alfy, zgłoś. Jak posiadacie medyka, wzięcie go po troszkę. Gdzie co wiesz, Alfa, co czy posiadacie medyków? Wyślijcie jednego ze swoich medyków pod Rosomaka. Potrzebne tam są, potrzebne jest wsparcie medyczne. Wiesz co, zmiana planu. Wszyscy pakować się do pojazdów, uciekamy stąd. Okej. Okay. HQ do wszystkich! Pilny komunikat. Wszyscy do pojazdu bez wyjątku. Na trybie natychmiastowym. Fox, nie możesz wycofać. Ranni. To HQ przyjąłem. Utrzymuj pozycję. Za wielu rannych. Nie mogę się wycofać. Już leci medyk, już leci medyk, tylko zatrzymałem ją na rapa. Okej. Okay. Stój. Dobra, wysiadka, okrążno, trener zostaje. Przy którym trzech rannych jak byście mogli. Już, muszę się tego wycofać, tam zbieszam pozycję. Spoko, róbcie to możecie. Co jest? Panowie? Okrążno. Medivac, radio check. Nie trzeba było medyka. Już niewyraźnie. Medyka, tutaj, tylko muszą wysiąść. Już niewyraźnie. Chowaj się gdzieś, Radix. Chowaj się do tego okay. Komika. Na chwilę. Na 200 jest 80, to teraz jest 260 z tego kierunku, są kontakty tam na wzgórzu. Nie na radę, że chyba zaraz będziemy ruszać, to... 260. Poczekaj, bo cały czas nadają coś. No teraz mów. Tak? Nie wiem, widziałem, teraz mi zniknął jeden. Tam jeszcze było kilka, tam Brosik zaczął strzelać, to pewnie kilka wyeliminował, ale tam wydaje mi się, że jeszcze jeden biegał, bo widziałem ruch. Kiela, niech potem. Wszyscy, którzy mogą, niech się wycofują na pozycję konwoju. Przyjął. Ejczko do wszystkich. Wszystkie możliwe jednostki powinny się wycofać na pozycję konwoju. Co, spadamy? Do Muladusti, koniec. Stoimy. Jak tylko się wycofamy stąd, to Muladusti tam koniec będzie. W racji. Łe? Muladust, kolejna wioska. Mamy za dużo strat w ludziach. To jest zbyt duże ryzyko, żeby kontynuować, panowie. Nawet jednej trzeciej trasy nie zrobiliśmy. A to nie od nas zależy. Ja wiem. To takie życie, generalnie. Powiedz to tym, którzy nie przeżyli tej misji. Tak, będę się modlił na Disney. Dajcie spokój, to poślijcie. Dobra, ty to się modli, żeby cię za hardcalanie zdjęli. Dobra, panowie, rady, ty się gdzieś schowaj. Nie zadajmy mnie za hardcala, bo to Mat jest potwór, okrężno wokół MRAPa. Patrolujcie te wzgórza. Jest medyk tu? Tu wzrokiem. Uh-huh. Dobra, co najmniej jedna osoba, jeszcze zaraz będą inne. Szok, Augustus, wycofajcie na moją pozycję. Ale pan, panie sierżancie, jest cały. Foxtrot dla HQ odbiór. Tu stoję obok ciebie. Zauważyłem, straciliśmy tłumacza. My jeszcze posiadamy jednego tłumacza. No tak, ja jestem tłumaczem, ale tamten co gadał, co kurde, ja go nic nie rozumiałem. Jesteś cały. Całkowicie dobra, cały? Tak. Jest to jakiś medyk, chłopaki? Jak ja mam ranę kłutą na lewej nodze. Radix jest jedynym medykiem. Co? Nic mam kata założonego. Nie wyświetlę na twojej lewej nodze, nic mi nie wyświetla. Dobra, poradzę sobie sam. To jest kata, dawaj. Szok, wracaj. Muszę sprawdzić. Już. Jestem. Prawa noga prawdopodobnie. Nie, również nic, nie widzę. Eczko przyjął. Pilnie medyk, dwóch nieprzytomnych zaraz umrą, pod rośkiem. Pod rysiem konkretnie. Biegnę. Prawa strona drogi za kamieniem pewnie. Eczko do rysia, medyk w drodze. To już... Augustus, już martwisz, stałeś? Takie pytanie, jest gdzieś tam jeszcze jeden medyk? Czy wszyscy tam polecieli? Tylko tak samo się nazywam jak tamto. No, tak przypominasz go tak bardzo jeszcze. Augustus, jak twój stan? Dobra. Dwie rany postrzałowe w nocy. Augustus, gdzie ci rurę wywiało? Ma rurę na plecach. A, ty tutaj jesteś. Mam. Nieważne. To ja są zapewne. Dobra.
Szoku, jak u ciebie? Założyłem sobie bandaż, on trochę spadnie. Trana postrzałowa lewej nogi, prawej ręki, korpusu i lewego pośladka. Kurwa, nie wiem, co blisko tak nas przywaliło. Granatnik? Granatnik, a później tam KM napierdalał smugaczami, bo po prostu wrzucił. Granatami wrzucają, wiecie, bo bibelkę tak obrwałem dzisiaj mocno. Poważnie masz też produtek ranny? No. No bo raz dostałem w rękę, później dostałem w nogę. Wkładam ogień zaporowy, dostałem brzuch, się odwróciłem, żeby powiedzieć skąd strzela, tam mnie jeszcze w dupę trafił. Potwór, macie lornetkę? Masakra. Jest... Ja nie wiem, jak to się stało, wysiadałem z pojazdu, na West Azimu 280. Dobra, mialeczko boli, ale przeżyję bez morfiny. Zgadza się to lornetą. Słucham? Formować konwój. Przyjął. Ej, HQ do wszystkich, zacząć formować konwój, powtarzam, formować konwój. No to dobra, panowie, zmiana panu do pojazdu. HQ przyjął? Wezmę ludzi, pomożemy. Tak, słyszę. Okej, lecisz. Dawid? No. Rejs się jeszcze odmawia, dużo rannych mają. Kolejny medyk do nich poszedł od Alfy. No ale i tak formować konwój, no już kontaktów nie ma, no ale decyzja się zajmuje. No reszta będzie sobie robiła. Zaku, jak tam się trzymasz? W porządku, tylko przy wysiadaniu z pojazdu gdzieś zgubiłem cały ekwipunek, został mi tylko broń z jednym magazynkiem. O kurwa. L50 macie. Owszem, mamy, to jest jedyna moja najlepsza broń na ten moment na wyposażeniu. Tak, myślę, że może jakiegoś mamy rannego, albo po prostu któryś z naszych odszedł kolegów, może w zastępstwie wziął jego broń. Nie, czym... A, danych to od cholery i martwych jest. No nie, właśnie. Zostań na pozycji. Przyjąłem. Kończymy. Przyjąłem. Nie mogę... Nie żyje. Rana, postrzałem. Mówiłem formować konwój. Pośpiesz tam Alfę, że ma na czołku. Natychmiast. Tylko, że Alfa... Dobra. No dostał się kierowca. Zacznijcie formować czoło kolumny. Wystarczy kierowca. Nie każe całej drużynie. Dlatego powiedziałem tak, że mogą się domyśleć. Mam tylko zacząć. A tam do pojazdu i pilnujemy HQ.